poprzednio w Darksiders. Be careful what you wish for, Archon. You just might get it. The Rod of Arathel. I have been waiting so long. It feels every bit as powerful as I imagined. Then you should have no problem clearing a path into your city. A path? No. I will clear the entire realm. I will burn away the shadows with holy light! If you are to reach the Citadel, you will need wings. Seek out the scribe, most ancient. He still wanders the ruins. He can help you end your quest. The journey so far. Death traveled on and still found corruption. The Light and the Hellguard both lost. But Arathel's wisdom shone bright in the darkness and cleared the way forward for all. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. W tym odcinku będziemy kontynuowali przeprawianie się przez... Cytadele z Kości Słoniowej, do której trafiliśmy w poprzednim odcinku. Piękna egzekucja na start. Nice one. Dobra. Teraz tak. Jakby to... ogarnąć... To będzie miało taki zasięg, żeby tam dolecieć. To jest tutaj. Ale będzie miał na spokojnie. Dobra. Mam tutaj. Gdzie jest ta kulka? Gdzieś to była. Tu jest. To tylko to. Być. Tego cieniobucha. No, i traf. Dobra, hajsu wyleciało z któregoś z tych aniołków, ale to jest mało ważne akurat. Rogata skrzyneczka. Dawno takiej nie było. Kosy anioła śmierci. Rada z popielonych nakazała najlepszym kowalom niebios wykuć broń dla jeźdźców w nagrodę za ich zasługi dla utrzymania równowagi. Podwójne kosy anioła śmierci zostały wykute w mocy światła. Uzdrawiam posiadacza za każdym razem, gdy zadaje on cios wrogą. Nice. Very nice. Dobra, czy mogę jakoś tam szybko wrócić, czy tak średnio? Chyba nie bardzo. No to trudno się mówi. Sprawdźmy te kosy. Podejrzewam, że raczej obrażenia będą miały małe. Co? Tylko 21 za cios? Już by mnie te lepiej leczyły, gdybym miał możliwość w ogóle wkładania do nich czegoś więcej. Brona czy wstrząs? Obrona. No i lecimy dalej. Dobra. Wracamy. Okej. Teraz pytanie, czy... muszę to jeszcze raz przejść w taki sam sposób, czy... nie, okej. Okay. Na szczęście nie. Jest to już tutaj permanentnie otwarte. Tyle dobrego dla mnie.
A chyba to otworzyła ta wajcha. Dobra. Okej. Okay. Teraz bierzemy władcę pustki. Portal puścimy w tamtą stronę. I se tu przejdziemy. Szybko duch zdjęcia. Jestem ból. Coś, musimy sobie teraz wymienić jednego z skilla na władcę pustki najlepiej. A nie do końca mi się to opłaca. Dobra. Co mamy tutaj? Kolejną tą. Dobra, ryzyk fizyk. Czy tutaj muszę to jakoś otworzyć, czy... Siwa. Czemu to się zamknęło? Halo? Nie! Nie eliksir zdrowia, tylko władca pustki. Jeden portal, drugi portal. Aha. Okej, okay, czyli nie mogę połówką śmierci przejść przez portal. Dobrze wiedzieć. Tylko pytanie... Jak ja mam to otworzyć w takim bądź razie? Gdzie to dostałem wcześniej? Tam. A nie, to nawet zasięgu bym nie miał. Chyba, że już mi się skończył zasięg i dlatego nie mogłem przejść. To jest bardzo możliwe. Tędy nie przejdę. Znaczy w sensie, nawet jakby to otwierało tamto, to nie mam jak tego otworzyć. Jak coś innego? A tu jest! Tu? Tam żeśmy byli chyba wcześniej. Tam? Nie, tam chyba nie ma przejścia. Tam też nie ma kamienia, mimo iż z daleka łudząco... dałoby się go tam umieścić. Wróć, w sensie z daleka promień światła, który przenika przez TT, łudząco jest podobny. Pewnie, nie chcę mi się wierzyć. Sprawdźmy. No, dokładnie. Mogę się co? Mogę skakać, tylko po prostu byłem już poza zasięgiem i dlatego deaktywowało mi to. Jakby, co teraz? Ha, to jest po prostu dźwignia. Jezus Maria. Jak można być tak ślepym? Jak to jak? Wystarczy być mną. Dobra, do tego za chwilę. Portal wzmocniony. Skrzynia otwarta. Buty słabe. Tak więc skaczemy dalej. Jakie backflipy! Dobra, i gdzie jesteśmy? Chyba w nowej części lokacji. Nie kojarzę takie, żebyśmy tu byli. Okej, chyba jest pierwsze źródło do oczyszczenia. Tak. Nowa część lokacji, bo jest kuta scenka, jest nowy przeciwnik, przeciwniczka, przepraszam. Co to, jakaś harpia? Aifid. Chyba tak się czyta to imię, nie jestem pewien. Egzekucja! Egzekucja! O, ale było pięknie, słychać ten łamiący się kark. Okej, jej nie przyciągnę do siebie, tylko ja siebie do niej mogę. Co, shield i lecimy dalej. Mucimy obie. Dobra, nie wyszło z egzekucją na tamtą, ale na tej już wyjdzie.
Oni chyba głowę o 180 stopni odwraca, jak tak zdążyłem zauważyć. To się nazywa potęga. Dobra, kolejny portal. Ale patrzcie, tu w ogóle to... Dlatego nie powiedziałem pod koniec poprzedniego odcinka. Wojna miał władcę pustki, ale takiego jakby... Jakby coś, ale takie urządzenie. Powiedzmy, w sensie jakiego artefakt. Śmierć natomiast... Używa władcy pustki nie jak artefaktu, tylko jakby swojej mocy. Ono tu. Cię chcę wyegzekutować. Egzekucjonować? Kurde, nie wiem teraz znaleźć słowa. Dobra, tutaj mamy jakieś przejście. Naprawdę jestem ciekaw. Jak wielka część mocy jeźdźców jest im odbierana przez to, że trwa ten cały pakt o... Może nie o nieagre... I poleciał w pizdu. Nie o nieagresji, tylko ten cały pakt, że niebo, nie, że niebo i piekło nie walczą ze sobą na ziemi i tak dalej. Chodź tu. Ty, mogę zrobić egzekucję, czy mi się wydawało? Okej, no tutaj jest dość oczywiste, co muszę zrobić. Będzie zasięg? No, oczywiście, że będzie. Jeden. Drugi. Okej, moc przekazana, to jest naładowane. Pieruny nie wiadomo skąd się biorą. A, i te takie wzmocnione kryształy są niszczone dzięki temu. No dobra. Czemu on jest na to niewrażliwy? Okej, nie, chyba by się ta egzekucja przewidziała. Już by była dawno temu, by się już to striggerowało. Dobra, dawaj mi to zbawienie i strzelaj do niego, bo mi szlak trafi z tym duchami. Zbawienie, Jezus Maria, odkupienie. A! I przy okazji kamień. Chyba magiczny. Tak, jeszcze 5. Okej, tu. Tu jest portal. Okej, mogę wyjść normalnie. A tu muszę chyba coś otworzyć. Tak. Muszę coś otworzyć i wtedy to się otworzy i będę mógł stąd polecieć tędy chyba... Tam. Ale to dopiero później. Zobaczmy, czy mogę zrobić coś z tym na górze. Open the door. Jest winda. Są iFeedy. Jest dźwignia. To co, tniemy, panie? Kopniaczek. I kark skręcony sposobem bardzo bolesnym. Okej, jakiś spaczony aniołek się odezwał, coś o zagładzie. No właśnie przybyła, wasza zagłada. Śmierć we własnej osobie. Jeździec apokalipsy, do usług. Wszystko na plus. A, ale to dodatkowe złoto. Na złocie mi aż tak nie zależy. A, czekaj. Chyba wiem. Okej. Okay. Jeez, ale trochę w prawo. W górę. Tworzy się już? Nie, jeszcze nie. Teraz się otworzy, co nie? Ja. Pytanie, czy będę miał na tyle zasięgu, żeby... No, jedną strzelę, ale na drugiego mi zabraknie. Niestety.
Mogę stąd wyjść w sumie? Nie. Kurde, i było to od razu włączyć, no. Kurde, jestem specjalnie, muszę tam wrócić, no. Znaczy po prostu nic z tym nie zrobię. Moneta przewoźnika. Z pewnym przypadkiem znaleziona. O, trochę złota z kogoś wypadło. Świetnie. Szczęście nie jest to daleko. Ale i tak muszę zeskoczyć na dół. Okej, dwa portale utworzone. Tak więc wracamy na górę. Patrzcie tu, no jakby jakaś zaraza ich toczyła. A to wątpię, że jest wina spaczenia. Okej, drzewo życia. Jakaś jego... Nie wiem, czy chciałem powiedzieć instylizacja, ale to nie to. No i teraz tak. Jedna połówka na tą stronę, druga połówka na tą stronę, a ciało leci w dół i dalej. Proszę bardzo. Co to mi dało? Okej, mogę po prostu mogę wejść wyżej. Tak więc w górę, w górę, w górę. Dobra, podczas spinaczki na szczęście nie muszę tego aktywować. Te 90%, 99,9% byłem pewny, że to mnie zabije, ale po prostu musiałem to sprawdzić, nie? Dobra, teraz tylko sięgnąć do portalu z tą kulką, który jest gdzieś tam. Woluju. Jest jeszcze za... Nie wierzę, to jest zasłonięte. A nie, czekaj, to inna kula. To inna kula, dobra. Uff. Jezus, już się bałem, że będę musiał jakąś takie dziwne machinacje robić. Ale zdeszka nie było to w sumie możliwe. No i dobra, mamy zwykłą wodę. Albo może wodę święconą, hy. Bo wiadomo, w końcu niebo, i tak dalej. Święte obiekty, to może woda też już jest święcona. Nie przez księdza, tylko jakaś tam czarodziejska woda przez aniołki toczona. Może dla nich to takie wino? Nie wiem. Nie próbowałem jeszcze wody święconej. Zawsze tylko wchodzę do kościoła, to się kropię po czole, idę dalej na godzinę mszy. Albo pół, zależnie od dnia. Ale to ma chyba każdy. Tak myślę. Dobra. Bum. Co? Tutaj... Blokowałem skrócik. No i bardzo miło. Ale to w sumie jest wszystko, co... jest mi tu potrzebne. I zastanawiam się, co to jest. Bo już któryś raz się z tym spotykam. I to jest chyba to, co ja uznałem po... Nie, poprzednim? Dwa odcinki temu za zwiadowcę. A to jest dokładnie ten sam przeciwnik. Tak samo się teleportuje. Darna szansa była na kamień, ale w sumie jak go nie słyszałem, to nie było się po co rozglądać. Okej, jesteśmy na górze. Bueno. To jeszcze musimy zrobić to dwa razy. O, potka na życie, dziękuję. O, wow, ale mi krytyk wszedł za 1000. Tylko pytanie, dlaczego duchy dostają za 600 z mojego gnata, a zwykli przeciwnicy dostają po 10 razy mniej? Okej, analogiczna sytuacja jak przed chwilą.
Okej, tam jest klucz potrzebny, czyli trzeba odnaleźć odpowiednią skrzynię. Pytanie tylko, gdzie też ona się chowa? Na pewno gdzieś w tym kierunku, skoro już załącza się walka. O, siema. Spaczony mistrz. O, widzicie? Duchy za 600, a ten za 44. Przecież to jest jakiś żart. Moje kosy już mu więcej biją od tej pukawki. Dawaj, bo liczę na egzekucję. Tylko dziwo, zadało mi to bardzo mało. Kurde, ale typ jest pancerny. O, chodź. Nabity na własną broń. Piękne. Spaczony anioł, spaczony mistrz. Żniwiarz! Ej, no patrzcie to. Wojna to by takiego typa one-shotował w swojej wersji. A śmiesz przypominam, to jestem potężniejszy. Czy dodatkowo najpotężniejszy z czterech jeźdźców. Ja nikomu nie służę. No chwilowo to chyba radzie, ale... Jak się śmierć dowie, co Rada nawywijała, to dopiero będzie haja. To będzie chyba pierwszy do odstrzelenia ich. Ciekawe w sumie, co teraz właśnie robi, nie mając dostępu do obu swoich gnatów. Bo jeden jest u mnie, drugi jest... To dobre pytanie, czy już jest u Ulfeina, czy już jest u Wojny? Bo dalej nie jestem pewien, w jakim momencie czasowym my jesteśmy w dwójce. Czy w trakcie wydarzeń jedynki, czy jeszcze przed nią? A nic nie słyszę, więc nie ma czego szukać. Czyli lecimy w dół. Okej, będzie portal do zrobienia. Nie eliksir, tylko portal. Walka? Oczywiście. O, już gotowe do egzekucji, pięknie. A to zwykły anioł spaczony, myślałem, że to jest ten mistrz kolejny. No, tnij typa. No. Gleba. Okej, to przesunięcie było trochę dziwne. Nie wiem, z jakiej racji mnie to przesunęło z krańca areny na prawie jej środek, ale... Nie warto chyba o tym myśleć. Okej, okay, do takich parkurowych rzeczy nie potrzebuję wyekwipować sobie tego skilla. Szkoda, że nie sprawdziłem tego wcześniej. Super, bierze mnie jakieś... Wreszcie jakiś katar mnie bierze. Ha. Zobaczmy. Renagot, kolejny artefakt. Jeszcze nie byłem w ogóle u Ostegota, żeby mu to oddać. Ale musiałbym się wrócić do Królestwa Umarłych, żeby to zrobić. Okej, blokowaliśmy skrót. Tam jest zwykła skrzynia. Czytaj, nie z kluczem. Skrzynia z kluczem jest tam. W jakimś takim ołtarzu jakby. Przynajmniej mi to przypomina trochę ołtarz. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak... obrócę to. To obniżam ściankę. Tam byliśmy przed chwilą. A co się stanie, jak obrócę to? To obniża tę ściankę.
Okej, okay, no dobra, no tutaj wiadomo co muszę zrobić. Użyć rozdzieracza. Dobra. Tak. Najpierw stworzyć portal w tym miejscu. Teraz zmienić. Nie. Tak, wiem, że mogę wystrzelić przez portal przez aktywny portal. Zmień. Wystrzel. Zmień, puść. Teraz tak, ty już to trzymaj. Ja tu tworzę nowy portal. Okej. Sprawdźmy, czy ten poprawny się... Oczywiście, że ten niepoprawny się otworzył. Dobra. Ty nie, czekaj. Jezus, nie, dobrze, dobrze było, dobrze. Dobra, wzmocniony portal. Tutaj. Zmiana. Obrót. Nie. Obrót. Zmiana. Zasięgu będzie. I jest dźwignia. Bueno. Dobra. Wracamy do ciała. I lecimy dalej. Już prawie pół godziny minęło. Co jest? Jezus, jak czas szybko leci przy dobrej grze. Nad w dłoni strzelać. Nie cackać się z tym. I nie włazić do tej wody, dopóki jej nie oczyszczę. Dobra. O, żeby nie było za łatwo. No właśnie chyba duch zaliczył one-shota z moich kos. Dobra, ten zdjęty. I nie ma nikogo więcej. Tak więc otwieramy. I bierzemy ten kluczyk. Dziękuję. Bardzo. Bierzemy to. Wysadzamy. No i teraz mogę iść tutaj. Po te skrzynie. Oj, w sumie mogłem to iść tym. Ajajaj. Doświadczenie, zużycie gniewu, obrona, odporność. A obrona ma nawet dużą. Co to wymienię? Więc będą trochę skille tańsze dzięki temu. Oj, ale to zdupcyłem. A nie, jednak. Nie zdupcyłem. Tutaj mogę się na spokojnie cofnąć. Rozstrzelać mściwe duchy i lecieć dalej z fabułą. Jeszcze sobie chrupnę potkę na leczenie. Bo czemu by nie? Dobra. Coś wypadło z niego? Czy nie? Nic. Okej. Władca pustki. Tu portal i gdzie jest oczyszczający? O! Ej ty, nie znalazłem go chyba nawet. Ty, czekaj. Gdzie to? O! Ale schowane. Okej, czy ja tu mogę... Tam też. Tam jest chyba stronica. A tutaj? Tu się teraz nie dowiem. Mogę zaskoczyć? Mogę, tylko pytanie, czy to nie będzie trochę... Czy to nie będzie zbyt ryzykowne. Wydaje mi się, że muszę zaskoczyć, no bo nie mam innej drogi tak naprawdę.
Serio, gro? Masz tu od cholery miejsca, a wrzucasz mnie na spadek. Bo z dupy się tu pojawia jakaś niewidzialna ściana. To jest jakiś żart. Będę musiał specjalnie cofać teraz całą tę drogę, żeby to zdobyć. Na szczęście mogę iść w miarę na skróty. Przecież nie wiem, czy tu nie będzie szybciej. Co to jest? To jest chyba artefakt. Tu? A, i tu jest otwarte teraz. Dobra. To było... W to miejsce muszę iść. A nie, jest stronica! Czyli mamy dwie ostatnie stronice trzeciego rozdziału. Czyli będę mógł ogarnąć mauzoleum jeszcze, zanim wyjdziemy z tej krainy. Zanim w sumie skończę z tą cytadelą, mógłbym to zrobić, ale... A czekaj, tu był chyba. Tak, tu portal musiałem zrobić, dobra. Tylko przez tą zabawę tam mi się anulował. No, teraz portal stworzony. Woda oczyszczona. A ja mogę przez ten portal teraz sobie tutaj się cofnąć. A nie, czekaj, nie. W drugą stronę. Po stronicę. Przecież de facto chyba i tak mnie to prowadzi w jedno miejsce. Tu. Ale tam jest skrzynia. A nie, o kurde. Jeszcze tu go, ale not worth. Okej, czyli dobrze powiedziałem, że artefakt i stronica, ale źle wytypowałem miejscówki. I znowu, no, czym ty jesteś? I może, albo inaczej. Skończ uciekać i daj mi się oznaczyć. Wtedy się dowiem, czym jesteś. Dobra, spluwa w dłoń. Dobra, od tej strony jest to zablokowane, no ale... Nie przeszkodzi mi to w dostaniu się do skrzyni. Ciernie, odporność... A, takie sobie trochę. Dobra, tutaj nic takiego nie ma, to jest tylko szybkie przejście. Dobra. Tu też na spokojnie dałoby się przyzwać kunia. Pogalopować. Po co? Lec buta. 30... Parę minut. Nawet nie będę próbował zgadywać ile. Nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że może około 32, 3. Coś takiego. Dobra. A gdzie mam iść w sumie teraz? Mamy z dwóch stron. Ale jeszcze musimy jakby to... o kurde, patrzcie, czasem jak się opłaca patrzeć w górę. Tylko czy... A, opłaca się patrzeć, tylko nie, oczywiście nie mogę się na tyle wychylić. No dobra, tylko pytanie moje brzmi. Dwa oczyszczone, zostało jakby jedno, chyba to najważniejsze, centralne. Tylko jak ja mam tam wejść? Dobra, tu już rękawice mogę ulepszyć. Nie będzie od wstrząsów. To się wyposażę, to wyrzucę. Znowu. Zaraz nie ta opcja. I znowu buffujemy. To już wiesz, że trzeba bardzo dużo. 8% X mnie trochę teraz zaboli. O, zdrowie za zabitego, poproszę. Trochę więcej. Ile? 140 ze 100, chyba 25. Się podniosło.
No, to poszło mocno. Dobra. A tutaj ten artefakt. Mam 3 renagot, 1 etugot, 1 stronica. Dajcie mi tu gdzieś te stronice, błagam! Mapa, mapa. Okej. Okay. Cytadela z kości słoniowej. Ominę tu skrzynię gdzieś? Never mind. Dobra, tu jest zablokowane, czyli tędy się chyba cofnę, tak mi się wydaje. No, no to wygląda. A nie, dobra, teraz ja źle poszedłem. Czyli tam muszę gdzieś, tam wyżej muszę się jakoś dostać, po którymś z tych. Jeśli dobrze mapę odczytuję. Teraz się cofnąłem, ale muszę chyba po tych się dostać wyżej. Pójdę tędy. No, tu i tam. Dobra. Czyli źle skręciłem, mówiąc kolokwialnie. Dobra, skacz tu. Jak to wygląda z tymi artefaktami, bo też sobie muszę sprawdzić zadania. Właśnie tu nie, jeszcze nie byłem w tych, nie powiedziałem w ogóle, że zarąbałem tych frajerów. Dobra, księga to wiadomo, kamień serca, artefakty. Tu, ile? 9 etugot, 7 już renagot, a kagot dopiero 2 znalazłem. I od momentu znalezienia drugiego nie znalazłem już żadnego kolejnego. A te są najcenniejsze, bo dają mi cały jeden punkt umiejętności. Okej, 35, ale to mogę wyciąć, więc w jakimś kawałku, albo nie, nie będę wycinał, też po co, też nie jest nic takiego. Dobra, w górę, no bo tu zeskoczyłem bez sensu, znaczy trochę bez sensu, no dobra, otwieramy, duch, nie. Ciągle nie ma kamienia w tych przejściach, ale jest kamyk, jest powiedzmy kadstenka. O, teraz się dopiero pokazuje, że oczyszczone zostało. Okej, i tyk. Kamień siły kolejny, 15 z 25. Ładnie te egzekucje im wyszły, to muszę przyznać. On powinien dostać za 2 strzały tyle, co dostaje za jedno moje pojedyncze combo. Przynajmniej takie jest moje zdanie. O, szansa na egzekucję plus 15%. To niestety. Dobra, go. Zobaczmy, co takiego skrywasz. Okej, jest trzeci i ostatni. I był checkpoint, a więc tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, w którym jest dość duża szansa, że skończymy całą tą krainę. Ponieważ tu już zostało już nam tylko oczyścić to ostatnie, po czym tu jest koniec lokacji. No a potem idziemy chyba do tego. Do wroniarza z kluczem. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. W tym już się z wami żegnam i do miłego. Cześć.